To była wielka akcja pod patronatem UNESCO, ratowania zagrożonych zalaniem pozostałości kultury Doliny Nilu. Polscy archeolodzy pod kierunkiem profesora Kazimierza Michałowskiego ocalili unikalne zabytki kościoła katedralnego biskupów Faras. Dziś w Muzeum Narodowym, w całkowicie zrewaloryzowanej galerii imienia profesora, można je znowu oglądać. Niezwykłe freski, malowidła, płaskorzeźby, ceramika. Dla osób posługujących się dotykiem w poznawaniu świata przygotowano specjalne konstrukcje i wykonano kopie. Po latach galeria znów zaprasza.